Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami, bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Oto słowo Pańskie. Co to jest czas nawiedzenia? Czas nawiedzenia oznacza to samo, co i znak czasu. Bóg nawiedza człowieka w czasie, w historii. Nawiedza łaską zbawienia i objawienia powołania pokoju. To jest podstawowa prawda teologii biblijnej. Bóg w określonym czasie wkracza w historię, nawiedza człowieka, objawia mu się, nawiązuje dialog. Stąd cała historia zbawienia ma charakter dialogu, charakter responsoryczny. Tak było w Starym Testamencie. Bóg wkroczył w historię Abrahama, nawiedził go łaską powołania. Abraham rozpoznał czas swego nawiedzenia. Bóg wkroczył w życie Mojżesza, proroków. Oni także rozpoznali czas swego nawiedzenia. Podobnie dzieje się w Nowym Testamencie. Bóg wkroczył w życie Maryi, a ona rozpoznała to nawiedzenie. Bóg nawiedził swym powołaniem Szawła, który zrozumiał Boże wezwanie. Historia zbawienia to czas nawiedzin Boga. Od właściwego odczytania znaku tych nawiedzeń zależy los jednostek i całych narodów. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam święte miasto Jeruzalem, uosobienie całego narodu, które w dzień nawiedzenia przez Mesjasza nie poznało tego, co służy pokojowi. Jeruzalem nie uznało Mesjasza, odrzuciło go, a wraz z nim i to, co służyło ku pokojowi. Konsekwencją tego będzie straszna kara. Powalę na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawię kamienia na kamieniu. To właśnie było przyczyną łez Jezusa. Na widok miasta zapłakał nad nim. Te łzy Jezusa są wielką tajemnicą. Mówią one o jego, w cudzysłowie, bezsilności. Wypędzał złe duchy, leczył chorych, wskrzeszał umarłych, nawracał grzeszników i celników. W stosunku do tego miasta jego moc ma granice i spotyka sprzeciw. Ten płacz bezsilności jest przejmujący. Bóg ukrywa swą moc w ratującej miłości i słabości Jezusa. Tak poważnie bierze wolną decyzję człowieka, że raczej bezsilny płacze w Jezusie, niżby miał człowiekowi zabrać wolność. Płacz Jezusa jest ostatnim wezwaniem do pokuty. Wszystko to zostało napisane dla naszej przestrogi i pouczenia.
Nieodczytanie czasu nawiedzenia kosztuje. Płaci się za to bardzo drogo. Płacą poszczególni ludzie, płacą narody. Płacił często i Kościół, jeżeli nie rozpoznał głosu nawiedzającego Pana. Ile zmarnowanych szans, ile ruin, ile łez własnych i cudzych, tylko dlatego, żeś nie rozpoznało czasu Twojego nawiedzenia. Łaska związana z czasem nawiedzenia już się nie wróci. Czas bowiem w ujęciu biblijnym można przedstawić w formie linii prostej. Miał początek i będzie miał koniec. Każdy moment płynie naprzód ku wypełnieniu w Bogu. Nie powtarza się ta sama sytuacja. To tylko w mitologiach pogańskich koncepcja czasu była cyrkularna. Momenty wydarzenia powtarzały się. Stąd właśnie mowa o micie wiecznego powrotu. Historia święta w ujęciu biblijnym nie powtarza się. Ta sama łaska nawiedzenia już nie wróci. Można najwyżej czekać i prosić o następną. Jakie stąd płyną wnioski dla nas? Trzeba skończyć z naszą operatkową lekkomyślnością, z jaką podchodzimy do życia. Trzeba więcej powagi, refleksji i uciszenia. W zgiełku trudno jest rozpoznać czas nawiedzenia. Na historię trzeba patrzeć oczami wiary. Tylko wiarą możemy rozpoznać znak Pana w dziejach. Nieodzowna jest również modlitwa i pokora. Czasem nawiedzenia jest każda niedzielna msza święta. Chrystus nas nawiedza przez swoje słowo i przez swoją łaskę. Czy my rozpoznajemy ten czas nawiedzenia i czy wyciągamy z niego wszystkie konsekwencje?